Drodzy kibice, szanowni państwo, zawodnicy Krakowi, pracownicy klubu, bardzo mi miło, że kolejny rok mam okazję złożyć państwu świąteczne życzenia. Miniony rok kończy się dobrze dla Krakowi, mimo że, tak jak wszyscy wiemy, to jest rok bardzo dziwny, rok pandemii. Udało nam się rzutem na taśmę kibicować w trakcie zwycięskiego meczu Krakowi o Puchar Polski, o Super Puchar. No to znaczy o Super Puchar było gorzej, a potem no, na stadiony nie można wejść. Mimo wszystko uważam rok za udany. Zdobyliśmy trofea, na których zawsze kibicom zależało, czyli Puchar Polski, Super Puchar. W tej chwili w rozgrywkach rundy jesiennej idziemy w górę tabeli. Drużyna hokeistów została wzmocniona i gra bardzo przyzwoicie, rywalizując jak równy z równym z najlepszymi drużynami w Polsce. Wkraczamy w rok 2021 z umiarkowanym optymizmem. Dlatego że no te rozgrywki bez kibiców mają no taki mniejszy sens, ja bym powiedział. Za chwileczkę to będzie wszystko wyglądać jak gry komputerowe, niczym się nie będzie różnić od gry FIFA. Może za ostro mówię, ale kto po to, aby ostrzec przed mentalnym wejściem w stan, w którym tą pandemię będziemy traktować jako stan normalny. Mimo tego wszystkiego życzę państwu wesołych świąt w gronie najbliższych, w gronie rodziny i wszystkiego najlepszego w nowym roku. Pozdrawiam serdecznie.